dzisiaj. Mam nadzieję, że skończymy. No to fajnie. Dziękujemy wam, żeście nam pozwolili popracować. Kasia, ty czujesz w tym jakiś duch lokalnego patriotyzmu? Tak. Wiadomo, teraz nie pójdziemy z bronią, żeby bronić ojczyzny, ale możemy zamiast tego zmienić coś. Tak, tutaj gdzie jesteśmy, gdzie się uczymy, poza tym to szkole jest naszym sąsiedztwem, więc bardzo możemy mieć tam wspólnotę. Monika, lubisz pomagać innym? Jeśli... Nie. Lubię, jeśli jest to słuszne w sprawie. Karolina, takie inicjatywy mają sens? Oczywiście, że mają. Łączymy przyjemne z pożytecznym. Realizujemy nasz projekt od narzekania do działania, a więc no nie narzekamy, jak to mówią starsi ludzie o nas, że młodzież do niczego się nie daje. Ale właśnie działamy i to jest dla nas najważniejsze. Jestem brudny na twarzy. No. O, no. O nie, ja się sama ubrudziłam. Bardzo ładnie ci dominuje. Nie powiem. Sara, uważasz, że takie działania mają sens w przyszłości? Oczywiście, że tak. Czemu? Zawsze mają. Zawsze można pomóc młodszym dzieciom. Tak jak kiedyś nam coś pomagał. Czwarte Czy podoba wam się wasz nowy plac zabaw?